Cięgno Achillesa jest szczególnie narażane na przeciążenie, kiedy biegamy, skaczemy i kiedy siedzimy z podkurczonymi nogami. W dzisiejszym filmie przedstawię Tobie ćwiczenie, złote ćwiczenie na zapalenie ścięgna Achillesa. Więc jeżeli jesteś biegaczem i bolało Cię kiedyś ścięgno Achillesa, bolała Cię łydka albo nie chcesz mieć tej kontuzji, to zostań ze mną troszeczkę dłużej. Ja nazywam się Paweł Matner, jestem fizjoterapeutą i trenerem biegania. Uczę ludzi biegać i wyciągam biegaczy z kontuzji. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to kliknij proszę subskrybuj kanał. Wtedy nie przegapisz filmów, które dla Ciebie nagrywam i dołączysz do grona ponad 12 tysięcy biegaczy. Biegaczy takich jak Ty, którzy właśnie chcą biegać lepiej, szybciej, efektywniej i przede wszystkim bez bólu, bez kontuzji. Rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Ścięgno Achillesa jest bardzo słabo ukrwione, stąd też regeneracja zachodzi bardzo wolno. A przecież tak bardzo wielu biegaczy chce szybko wyjść z kontuzji. To jednak nie będzie miało miejsca z kilku ważnych względów. Tendinopatii nie da się szybko wyleczyć. Zmniejszenie bólu w okolicy ścięgna nie jest proporcjonalne do naprawy tego ścięgna. No i kolejna bardzo ważna rzecz, źle wykonujesz ćwiczenia. O ile w ogóle je wykonujesz. Zanim jednak przejdziemy do ćwiczeń, to napisz w komentarzu, jaka była Twoja ostatnia kontuzja, która nie pozwoliła Tobie biegać. Z czym się zmagałeś, czym się zmagałaś. Jeżeli nie było takiej kontuzji, to napisz, gdzie ostatnio startowałeś, w jakich zawodach i jak Ci poszło. Zobaczymy, czy w ogóle odpowiecie na moje zapytanie i czy napiszecie w komentarzach to, o co Was proszę, kiedy ja nagrywam dla Was film. Dzisiejsze omawiane ćwiczenie, czyli protokół Alfredsona, złoty środek, jest to najskuteczniejsza metoda w leczeniu zapalenia ścięgna Achillesa. Metoda, która przyspiesza jego regenerację, poprawia ukrwienie, zwiększa siłę ścięgna Achillesa i przede wszystkim polega na pracy ekscentrycznej, czyli aktywnym opuszczaniu pięty w dół. Czyli wydłużamy mięsień jednocześnie mięsień ścięgna, struktury jednocześnie zwiększając ich siłę, a nie tylko przykurczamy, tak jak to miejsce ma zazwyczaj, kiedy chodzicie na siłownię i pakujecie bicepsy. Są dwie modyfikacje ćwiczenia protokół Alfredsona z prostym kolanem bądź też ze zgiętym kolanem. Najpierw oczywiście proponuję wykonać tą pierwszą część z prostym kolanem, a dopiero później modyfikację ze zginaniem kolana podczas opuszczania pięty w dół. Oczywiście możemy tutaj jako progresja dokładać ilość powtórzeń, a w kolejnym etapie zwiększać obciążenie ścięgna poprzez dorzucenie ciężaru ciała pod postacią ciężarka, talerza czy jakiegokolwiek obciążenia zewnętrznego. Teraz omówimy sobie krok po kroku ćwiczenie pod tytułem protokół Alfredsona, tą pierwszą wersję, wersję z prostym kolanem. Więc najważniejsza rzecz, stajemy obunóż na stopniu, boksie, czymś jakimś podwyższeniu, tak, żebyśmy też mieli gdzieś za coś się złapać, żebyśmy byli stabilnie i robimy wspięcie na palcach, obciążamy tylko jedną stronę, na przykład w tym przypadku lewą nogę i pomału opuszczamy się w dół, obciążając tą lewą kończynę dolną, lewą nogę. Schodzimy poniżej stopnia, oczywiście każdy tutaj ma swoją jakąś tą ruchomość i podnosimy się do góry, ale najważniejsze, podnosimy się do góry używając prawej nogi, drugiej nogi czy chociażby rąk jako lewarka. Nigdy nie możemy podnosić się, opuszczać i podnosić na tej samej nodze, bo to nic nam nie daje, jest to walka z wiatrakami i niwelujemy, niszczymy w taki sposób to efekt tego ćwiczenia, więc w dół aktywnie opuszczamy się napięcie, a do góry podnosimy się za pomocą rąk, czy chociażby drugiej nogi, która służy nam jako lewarek. I znowu rozpoczynamy to ćwiczenie, robiąc wspięcie na palcach, z tej pozycji obciążamy kończynę i pomału, bardzo wolno opuszczamy się w dół, czyli aktywne opuszczanie pięty w dół, ćwiczenie ekscentryczne. Podczas wykonywania tego ćwiczenia mogą pojawiać się dolegliwości bólowe, tak w skali od 1 do 10, nawet na 2 do 5. Bardzo ważna rzecz, to ćwiczenie wykonujemy po uprzedniej rozgrzewce, po przerulowaniu, po wykonywaniu paru prostych ćwiczeń mobility, które już znacie z filmów na moim kanale. Druga opcja, modyfikacja ze zgiętym kolanem, ze zginaniem kolana, polega na dokładnie tym samym, czyli robimy wspięcie, obciążamy kończynę, pomału opuszczamy się w dół, ale jednocześnie tutaj dokładamy płynne zginanie się kolana, czyli wypuszczanie kolana do przodu. I tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że jak my wypuszczamy to kolano
do przodu, to będzie nam się pięta podnosiła do góry. I właśnie na całe zadanie polega na tym, żeby opuszczać się w dół, wysuwać kolano do przodu, jednocześnie tą piętę, która będzie chciała nam podejść do góry, opuszczać cały czas w dół. Bardzo ważna rzecz, też patrząc od góry, zerkamy, czy to kolano nie ucieka do wewnątrz, czy środkowo, czy nie koślawimy kostki. Musimy mieć to na uwadze, żeby staw skokowy pracował optymalnie w osi. Po co to ćwiczenie? Po co ćwiczenie pod tytułem protokół Alfredsona? Przede wszystkim jest to ćwiczenie ekscentryczne. Wygenerujemy tutaj skurcz ekscentryczny mięśnia, czyli aktywnie opuszczamy piętę w dół. I tak, najważniejsza rzecz, poprawa regeneracji, poprawa ukrwienia, zwiększenie kapilaryzacji ścięgna, zwiększenie produkcji kolagenu i przede wszystkim poprawa ślizgu tkankowego. To są nadrzędne rzeczy, które mają miejsce właśnie przy tym ćwiczeniu, czyli podczas protokołu Alfredsona. Uwaga, bardzo ważna uwaga, do wykonywania ćwiczeń powinniśmy przystąpić już rozgrzani, czyli po wykonaniu rolowania głębszego, powierzchownego i wykonania parę ćwiczeń mobility, które nas dogrzeją. I podczas tego ćwiczenia mogą pojawić się dolegliwości bólowe, tak jak mówiłem, nawet 4 do 5 skali, 10-punktowej skali bólowej, czyli jak mamy od 0 do 10, to nawet 4 i 5 może nas tak boleć. Dziękuję Tobie za oglądanie, polecam Tobie mój ostatni film, w którym mówię o ćwiczeniach na ból po wewnętrznej stronie kostki, czyli ćwiczenia na zapalenie mięśnia piszczelowego tylnego, lub też film, w którym odpowiadam na Wasze pytania z Facebooka dotyczące treningu, kontuzji, sprzętu, słuchawek i tak dalej. Pozdrawiam, Paweł Matner, biegajcie i bądźcie zdrowi. Do zobaczenia. Cześć!